Trasa wyprawy rowerowej przez gminę Jastrzębia będzie dłuższa niż poprzednia do Skarszewa. Szlak będzie wiódł głównie drogą leśną i łąkami, dlatego warto wybrać rower trekkingowy, a najlepiej górski. Ale będzie pięknie, będzie urokliwe, będzie bardzo długa droga wzdłuż Radomki. Później będziemy jechać terenem, gdzie znajdowało się wiele, cały czas się znajduje wiele poniemieckich bunkrów, taką ścieżką przez las, także będzie bardzo, bardzo fajnie, 30 kilka kilometrów w jedną stronę, z powrotem da się wrócić dużo krótszą drogą. Postój będzie zlokalizowany w pobliżu Urzędu Gminy w Jastrzębi, zaś meta na terenie PSP w Bartodziejach. Jest to największe wydarzenie rowerowe, jakie jest tutaj w regionie. Na poprzedniej co zajeździe do Skarszewa mieliśmy 800 osób. Zachęcamy wszystkich rowerzystów do jazdy w zwartej grupie na terenie miasta i nie oddalania się od reszty. Poza granicami miasta zalecamy jednak jazdę w mniejszych grupach z zachowaniem odpowiedniej odległości między rowerzystami. Pamiętajmy o wzajemnym bezpieczeństwie. Poruszamy się prawą stroną z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Na co zajazdy do Jastrzębi zapraszamy już w najbliższą niedzielę. Od 9:30 jest zbiórka na rynku. Bądźcie w miarę wcześniej, żebyśmy zdążyli wszystkich zaopatrzyć w opaski, żeby wszyscy zdążyli się zarejestrować i ruszamy. Wszystkie szczegóły dostępne są na portalu cozadzień.pl.